Praworządność to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, to fundament, na którym opiera się każdy stabilny ustrój. To kluczowa zasada każdego sprawiedliwego społeczeństwa. Od 2015 roku rządzący demontowali praworządność w Polsce. Pierwszy był Trybunał Konstytucyjny, który bada zgodność prawa z Konstytucją. To był 2015 rok. W listopadzie Sejm wybrał pięciu sędziów, w tym trzech na miejsca sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, których za przysiężenia odmówił prezydent. W nocy z 2 na 3 grudnia prezydent przyjął przysięgę od trzech nielegalnie wybranych sędziów, którzy stali się sędziami dublerami. 3 grudnia Trybunał w prawidłowym składzie uznał, że wybór dublerów był sprzeczny z Konstytucją. Dublerzy pod asystą służb weszli do TK. Kolejnym etapem destrukcji była KRS. Krajowa Rada Sądownictwa to organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jest platformą współpracy trzech władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W jej skład wchodzi 25 członków. Sejm, który dotychczas wybierał czterech posłów, przejął kompetencje wyboru 15 członków sędziów. Tym samym uzyskał prawo do powoływania aż 19 spośród 25 członków KRS. To był rok 2018. Od tego czasu KRS zarekomendowała już około 3000 tzw. neosędziów, którzy łącznie wydali już ponad milion orzeczeń. Sądy polskie i międzynarodowe trybunały nie mają wątpliwości, że powołania dokonane przy udziale politycznej KRS naruszają prawo. W tym samym czasie w Sądzie Najwyższym powstały dwie nowe izby. Obie obsadzono neosędziami. Izba dyscyplinarna zawieszała niezależnych sędziów i uchylała im immunitety. Izba kontroli uzyskała szerokie kompetencje do oceny ważności wyborów i rozpoznawania skarg nadzwyczajnych. Minister Sprawiedliwości dopełnił destrukcji wymiaru sprawiedliwości, podporządkowując sobie sądy powszechne. Od 2019 roku na mocy tzw. ustawy Kagańcowej. Sędziowie zaczęli być karani za stosowanie prawa europejskiego i konstytucji. Ten sam minister w 2016 roku przejął funkcję prokuratora generalnego, podporządkowując sobie całą prokuraturę. Zaczął degradować niezależnych prokuratorów, przenosząc ich o setki kilometrów, a także sterował ręcznie niewygodnymi dla władzy śledztwami. Na straży prawa pozostali jednak sędziowie i prokuratorzy, którzy pomimo skali represji zachowali niezależność. Te 3000 dni bezprawia są już za nami. Wspólnie odbudujemy praworządność.